1 sierpnia 2012 roku gmina Pieniężno rozpoczęła realizację projektu o nazwie Indywidualizacja nauczania uczniów klas 1-3 w gminie Pieniężno. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wiadomo, że środki dydaktyczne, które były w placówce, nie były może nieodpowiednie, tylko na przykład do różnych wad postawy nie spełniały. A tutaj mając piłkę, mając jaja równoważne, narty, takie, które potrafią synchronizować ruchy i pomaga. Projekt w całości refundowany jest ze środków Unii Europejskiej, a jego wartość wynosi 126 160 zł. Projekt ten realizowany jest w roku szkolnym 2012-2013 we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy. To jest w Szkole Podstawowej w Pieniężnie, w Lechowie, w Pakoszach oraz w Piotrowcu. W ramach tego projektu są prowadzone w każdej szkole tak naprawdę inne rodzaje zajęć. Są prowadzone zajęcia logopedyczne, są prowadzone zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu, pisaniu, są prowadzone zajęcia gimnastyczne. Zostały zakupione wszystkie materiały edukacyjne. Szkoły zostały doposażone w materiały do prowadzenia zajęć, zostały doposażone w materace, piłki, wszystkie programy diagnostyczne ułatwiające edukację dla tych dzieci. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie uczniowie i uczennice, które w roku szkolnym 2012-2013 będą uczęszczać do klas 1-3 szkoły podstawowej. O czym zakupione zostały takiego różnego rodzaju pomocy wzbogacające motorykę dużą i małą. I tam są jakieś eduklocki, przestrzenne figury geometryczne, dużo klocków, puzli, jakichś pomocy dydaktycznych typu zegary, wagi. I to wszystko powoduje, że ta szkoła dość jest mocno wyposażona w tej chwili w te pomoce. Bo już znamy te literki. W ramach realizowanego projektu pozyskano fundusze na doposażenie bazy oświatowej w pomoce dydaktyczne wynikające z procesu indywidualizacji nauczania i wychowania zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach 1-3 określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Tutaj realizujemy właśnie teraz projekt Indywidualizacja nauczania i bardzo jest to taki pomocny, powiedziałabym, też ten projekt, bo dzieci tu otrzymały dużo pomocy, szczególnie bardzo dużo dzieci jest teraz z wadą wymowy i również otrzymaliśmy dużo pomocy do zajęć logopedycznych. Bardzo dużo dzieci uczęszcza na te zajęcia logopedyczne. Nie wiem, mam wrażenie, że jakby coraz więcej jest tych dzieci z wadą wymowy. Cieszę się, że właśnie realizujemy ten projekt. Jest on bardzo pomocny tutaj dzieciom, które mają problemy w nauce, no i szczególnie te, które właśnie mają problemy z wymową. Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Jednocześnie ma też zapewnić kontynuację i ciągłość procesu edukacji rozpoczętego w przedszkolu. Więc ja prowadzę w ramach indywidualizacji, prowadzę zajęcia rozwijające zdolności matematyczne. Dzieci zostały wyłonione na podstawie diagnoz. I te, które są to też te dzieci, które przejawiały jakieś tam zainteresowania i zdolności matematyczne. No i w porozumieniu z rodzicami, którzy wyrazili zgodę, te dzieciaczki uczęszczają na takie zajęcia. Głównym celem jest rozwijanie zdolności i logicznego myślenia, które no tak bardzo jest dzisiaj potrzebne nam i dzieciom. Praca jest w zasadzie indywidualna.
dlatego że jest to bardzo mała grupa, to jest 6 osób. Praktycznie pracujemy w grupkach takich dwuosobowych, więc są to też raczej metody aktywne, którymi pracujemy. No i co jeszcze? Zakupiliśmy świetne pomoce. Dzieci przejawiają naprawdę duże zainteresowanie, szczególnie grami logicznymi, takimi, które wymagają takiego myślenia troszeczkę, nie wiem, bym powiedziała, i logicznego, przestrzennego i no, takiego matematycznego. Przygotowują się też te dzieciaczki do wzięcia udziału w konkursie matematycznym Kangur. Dostaliśmy materiały, dostałyśmy także karty pracy, dostałyśmy pomoce, może nie tyle karty pracy, co pomoce, do których łatwiej jest właśnie kartę pracy dla ucznia stworzyć. Oprócz tego są to zajęcia w terenie, tworzenie kalendarzy pogody i doświadczenia matematyczno-przyrodnicze. To są kalosze, tak jak musimy podczas deszczu, tak? Już rozmawialiśmy o deszczu. Jakie kolory mamy tutaj w kaloszy? W pierwszym zadaniu, pierwsza ilustracja. Zajęcia są podzielone na zajęcia i z gimnastyki korekcyjnej, i z edukacji języka polskiego i matematycznej i tak dalej. I te dzieci po prostu są w grupie i dla nich jest indywidualne prowadzone zajęcia. Sądzę, że dzieci bardzo chętnie przychodzą, dlatego że też mają szansę nie tylko uczyć się, ale również i uczestniczyć w zabawie. Została szkoła wyposażona w świetne gry edukacyjne, także dzieci mają okazję nie tylko uczyć się bezpośrednio, ale również mają szansę wziąć sobie gry edukacyjne i rozszerzać swoją wiedzę nie tylko przez, że tak powiem, bezpośrednio przez naukę, ale również przez grę, przez zabawę, przez kontakt właśnie ze swoimi rówieśnikami. Głównym założeniem projektu jest takie przystosowanie szkoły, aby stała się ona doskonale doposażoną bazą dydaktyczną, w której to dziecko i jego potrzeby staną się najważniejsze, gdzie programy nauczania będą dobierane indywidualnie i dopasowane do potrzeb dziecka, tak aby były zgodne z indywidualnym tempem rozwoju i możliwościami uczenia się. Inwestujemy jak tylko możemy, doposażamy szkoły, staramy się, żeby nasza edukacja, jaka jest, żeby była na poziomie odpowiednim, właściwym do dzisiejszych możliwości technicznych. A więc uzupełniamy sprzęt, przeprowadzamy szkolenia po to, żeby to w przyszłości również procentowało. Nie możemy zostać z tyłu, czy zatrzymać się na pewnym etapie w inwestowanie, jeżeli chodzi o oświatę. Matematyki, można szukać.